Zdrady i zmiany partnerów. Oczywiście nie tych życiowych, ale politycznych. Zamieszanie wokół wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej, a także ewidentna zdrada Jacka Sarierz-Wolskiego na korzyść Prawa i Sprawiedliwości postawiły otwartym i na porządku dziennym pytanie, czy politycy mają prawo do zmieniania partii politycznych, czy mogą zmieniać barwy polityczne, przechodzić z ugrupowania do ugrupowania. Oczywiście, przeciwnicy powiedzą nie, przecież ja głosowałam na tego polityka, dlatego że reprezentował właśnie tą partię polityczną. Jeżeli już jej nie reprezentuje, to nie ma mojego mandatu. Zacznijmy więc od banału. Zmiany partii politycznych zdarzały się wszędzie i de facto zdarzają się wszędzie na świecie. Można nawet powiedzieć, że są tak stare, no może nie są tak stare jak najstarszy zawód świata, chociaż w przestrzeni publicznej bardzo często się mówi dziwka polityczna, prostytucja polityczna i wiele, wiele innych. Ale mają swoją historię, swoich bohaterów i swoje ikony. Weźmy przykład pierwszy lepszy, światowy, historyczny, Winston Churchill. Człowiek, który zaczynał w brytyjskiej partii konserwatywnej, by później związać się z partią liberalną, a później ponownie wrócić do torysów i z ramienia tej właśnie partii objąć tekę premiera Wielkiej Brytanii. Również w Polsce nie brakuje przykładów polityków mądrych, zasłużonych, doświadczonych, ale także takich, których się boimy, lękamy, jak na przykład Jarosław Kaczyński, którzy w swoim życiu mają epizod zdrady i zmiany ugrupowania politycznego. Radosław Sikorski. Człowiek, który zaczynał w Ruchu Odbudowy Polski, później w Akcji Wyborczej Solidarność, wreszcie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości minister obrony, by później pod hasłem dożynamy watahy przejść do Platformy Obywatelskiej i tam przez 8 lat pełnić funkcję ministra spraw zagranicznych, a także marszałka Sejmu. Albo Jarosław i Lech Kaczyńscy zaczynali w Akcji Wyborczej Solidarność i tam zbudowali swoją pozycję, zdradzili i na tej bazie zbudowali dzisiejsze Prawo i Sprawiedliwość. Albo Roman Giertych, kiedyś nacjonalista, narodowiec, człowiek o skrajnych poglądach, a dzisiaj mocno wspierający Donalda Tuska, Platformę Obywatelską i nawet kandydujący z tego ugrupowania do Senatu. Moglibyśmy tak wymieniać bardzo wielu. Michał Kamiński, Ryszard Czarnecki, kiedyś w ZHN-ie, potem w Prawie i Sprawiedliwości, jeden dzisiaj w Platformie Obywatelskiej, tamten był jeszcze w Samoobronie i tak dalej, i tak dalej. Powstaje więc pytanie. Czy politycy są związani z partiami politycznymi na zawsze, do końca życia, jak w małżeństwie, że cię nie opuszczę aż do śmierci? Czy mają prawo do zmiany? I tak, i nie. Wszystko zależy od stylu oraz motywacji. I chyba najważniejsza w tym wszystkim jest właśnie motywacja. Weźmy regionalnie Józefa Kruczkowskiego, bohatera ubiegłego tygodnia. Całe życie w Polskim Stronnictwie Ludowym, gdzie pełnił wiele odpowiedzialnych i intratnych funkcji publicznych. Później ubrany w szaty bezpartyjności, bo nie został wicemarszałkiem, a tydzień temu przyłączył się do sejmikowego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Albo przykład z innej strony polityki. Czesław Fiedorowicz, od zawsze związany z Unią Demokratyczną, później z Unią Wolności, krytykując wtedy Platformę Obywatelską, po kilku miesiącach znalazł się w tym ugrupowaniu, a gdy tu nie zrobił kariery, znalazł się w Polskim Stronnictwie Ludowym i dzisiaj jest przewodniczącym sejmiku. Ich polityczna trajektoria to, można powiedzieć, fluktuacje poglądów, merkantylne motywacje i za każdym razem pełne patetyzmu, patosu, słowa, jak oni wiele robią dla kraju, jak wiele robią dla nas i zawsze bezinteresownie. Czy w takim razie zmiana partii politycznych jest w ogóle dopuszczalna? Bo przecież zmieniają się nie tylko ludzie. Nie tylko ludzie zmieniają poglądy, ale zmieniają się także partie polityczne. Platforma Obywatelska dzisiaj to nie to samo ugrupowanie, którym było w 2002 roku. I tak samo Prawo i Sprawiedliwość. Przecież to całkowicie inne ugrupowanie niż to, gdy powstawało. Miał więc taki powód do zmiany na przykład prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Niegdyś związany z lewicą, działający w SLD, ale gdy ta partia zaczęła gnić, psuć się, a jej przewodniczący Bogusław Wontor ingerować w działania miasta, de facto na państwa niekorzyść, przybliżył się do Platformy Obywatelskiej, wystartował z jej list do Sejmiku Wojewódzkiego, pomagając temu ugrupowaniu, a dziś jest prezydentem. Efekty są naturalne, oczywiste i ewidentne.
Miasto jest dzisiaj większe, rozwija się, a Zielona Góra jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o wykorzystywanie środków europejskich w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Całkowicie inaczej niż w Gorzowie. Prezydent Jacek Wójcicki, od zawsze związany z lewicą, kolaborujący dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, pomagający w zniszczeniu SLD i puszczający oko do Platformy Obywatelskiej. Efektów z tego politycznego seksu grupowego właściwie nie ma żadnych. Miasto jest dzisiaj sparaliżowane komunikacyjnie, wiele inwestycji stoi w miejscu i ciągnie się w końcu w ogonie, jeśli chodzi o wykorzystywanie środków europejskich. Można więc odnieść wrażenie, że tych polityków, którzy lubią zdradzać, kolaborować, ale nie dla nas, w naszym interesie, jest bardzo wielu. Można nawet zadać pytanie, w jaki sposób odróżnić tych nieuczciwych, tych koniunkturalnych i interesownych polityków od wszystkich innych. A w Lubuskim jest przecież ich bardzo dużo. Odpowiedź anegdotyczna, bardzo prosta. Poprzez drogę losowania. Jest ich tak bardzo wielu. Odnoszę nawet wrażenie, że wśród polityków takim najbardziej cieszącym się zaufaniem, zainteresowaniem zawodem jest zawód tapicera, bo ich wszystkich interesują stołki i fotele. Nie da się bowiem inaczej powiedzieć o byłej wojewodzie i senator z ramienia Platformy Obywatelskiej Helenie Chatce, która przez tyle lat pełniła intratne funkcje z ramienia tej właśnie partii, a dzisiaj w mediach mówi o rządzie Beaty Szydło, mój rząd, nasz rząd, nasza partia. Albo Stanisław Iwan, kiedyś przez 8 lat senator Platformy Obywatelskiej, a kiedy nie otrzymał miejsca na listach, gdzie się znalazł? W Prawie i Sprawiedliwości. Dzisiaj jest ważnym prezesem ważnej państwowej spółki. Fuj, a wszystko dla stołków albo miejsc na listach. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że pozwalamy politykom robić dosłownie co chcą. Pozwalamy im na postępowanie wbrew zasadom, wbrew temu, co mówili. Taki obraz spośród wielu anegdot o pisarzu Antonim Słonińskim jest jedna z tych, która opowiada, jak gościł w Polsce sowieckiego szefa Związku Literatów Aleksandra Jediewiewa. Były to czasy stalinizmu, głębokiej komuny. Można sobie wyobrazić, jakim wielkim wiernopoddaństwem cieszyli się goście ze wschodu. Kiedy więc gość ze wschodu, sowiecki pisarz, zapytał, gdzie mógłby oddać mocz, gdzie mógłby się załatwić, wtedy Słoniński wstał, za maszystym gestem powiedział: wy, towarzyszu, możecie wszędzie. Tak właśnie kształtują się często relacje nas, obywateli, suwerena, z naszymi politykami, gdy dajemy im prawo do robienia dosłownie wszystkiego. Jest trochę jak w filmie Barei, gdzie pracownicy złapani na tym, że nic nie robią, mówią: szefie, zrobi się, zjemy śniadanie i zrobi się. Kiedy są straceni ze wzroku, oczywiście znów nic nie robią. Identycznie jest z politykami. Postępują głównie w swoim dobrze, może nawet bardzo dobrze pojętym interesie, nieczęsto myślą o nas i dla nich zdrady polityczne, zmiany barw politycznych, po to tylko by uzyskać korzyść finansową czy też inną, to rzecz naturalna. Ale czy naturalnym jest, że my wybieramy tych polityków za każdym razem z innej partii politycznej? Godzimy się na to, by dzisiaj był w tym ugrupowaniu, jutro w tamtym. Mówił dzisiaj to, a jutro tamto, chociaż jedno z drugim nie ma nic wspólnego? Godzimy się na to i dopóki będziemy się godzić, do tego czasu będziemy mieli takich, a nie innych polityków. We'll be right back.